Zakładanie kantara sznurkowego. Jeżeli chodzi o kantar sznurkowy, bardzo fajnie się z nim pracuje i z ziemi, i z siodła, ale trzeba wiedzieć, jak mniej więcej on powinien być związany, żeby właśnie się nie zsuwał. To jest poprawnie zawiązany kantar sznurkowy, którym jest na tyle, są długości dopasowane tych sznurków, że ten kantar nam się nie zsunie. I teraz, jak go założyć? Generalnie kantar sznurkowy ma taką formę. Musimy znaleźć linki, które są ze sobą, można powiedzieć, związane. I to jest nasz nachrapnik. Ten nachrapnik dajemy na chrapy konia, zakładamy jak najwyżej, żeby to też nie było zbyt nisko, żeby nie naciskało na kość nosową zbyt w dole, ale żeby możliwie te dwa paski były jak najwyżej. Wtedy ten najdłuższy pasek przekładamy delikatnie za uszy konia i znajdujemy pojedynczą pętlę. I mamy także podwójną pętlę, która jest do sznurka. Pojedyncza pętla służy nam do związania tego dłuższego paska. I teraz związujemy to w ten sposób, że przeplatamy przez pętlę, ściągamy do góry, aby tutaj nam także podniosł się ten pasek, który jest na chrapach, żeby on nie był zbyt nisko, bo to wtedy nie jest dobre ustawienie dla tego kantara. I w momencie, kiedy już przewleczemy ten sznurek przez pętlę, związujemy supeł, ale nie tutaj, na linie. To jest bardzo częsty błąd, że ten supeł tworzy się nad pętlą, przez co on jest taki, że on się rozsuwa i przez co kantar schodzi coraz niżej. Żeby poprawnie zawiązać to w taki sposób, aby się nie zsuwało, należy to związać na pętli, czyli przewlekamy przez pętlę sznurek do tyłu. W ten sposób i ten sznurek nie zahacza tu nigdzie o oko konia, a z drugiej strony on sam się zaciska, sam przytrzymuje. W ten sposób mamy kantar, że jak go tak założymy, w takiej wysokości, to pod koniec jazdy także zachowa tą swoją wysokość.